Tylko miej na uwadze, że jestem półślepy w tym Dobra. mączce. Ja w sumie też jestem półślepy, powiem ci. To weź się odpuść jak możesz. Dobra, jedź za nimi. O, od razu lepiej. A nie bierzemy nikogo na desant? Trzymaj z moich panów. Panowie, mijamy. Ej, odbij trochę na południowy zachód. Wschód, przepraszam. Czerwony to jest na Słabszy czerwony. Czerwony to jest sytuacja. A skąd wiesz, jak ja się na mnie nie widzę? Trzymaj się tego Hambizu, tak. Ja że staram się wykorzystać. Uważaj, ma, po lewej zaraz jest, nie rozjeźdź go. Po lewej mamy Hambi, uważaj, że tak. Po prostu wcześniej nie dawało mi się zejść, po prostu na wiosnę. Odbij w lewo, kierowca w lewo. W lewo, jeszcze w lewo i prosto, prostuj, prostuj i teraz jest do przodu. Powoli do przodu, trzymaj kierunek. Bradley się do przodu nie wysuwa, powiedzmy, że szedł po słonie piechoty. Musimy poczekać jeszcze na czerwonych, aż dotrą do swojej pozycji. Przyjąłem. Kierowca, jeszcze nie, jeszcze troszkę, powiem ci stop. Możesz jeszcze podjechać parę metrów. Będę wolno jechał. Stop. No i czekamy, chłopaki. Wyłączę silnik, żeby nie napierdzielało. Dobra. Chce się paluszki? Chętnie. No ale jak się zacznie, to zrobimy im pustynną burzę. Tak. Kontakt na minarecie. Może przy na ilość amunicji, to chyba zbyt wiele tej pustynnej burzy nie robimy. Na balkonie, czy bo ja go nie tak, widzę, oszczędza. Czy mi dało na balkonie widzę. Na wieży. 101. Patrzę akurat w naszym kierunku. Okej, Bradley, podobno był tak na minarecie, jak go w tej chwili nie widzę, więc uważajcie. Minaret jest na kierunku około 300. Okej, okay. Przyjąłem. Dajcie znać, kiedy będziemy mogli podjechać na wzgórze. Powoli do przodu, powoli. To ruch jak mówisz. Tak, Ziutek, celuj, żeby pomiędzy nimi tak wyjechać, wiesz, tak jak teraz jedziesz mniej więcej dobrze. Na 300? Tak, dokładnie, no. Czerwoni, macie jakieś kontakty? Na zieloni potwierdzamy jeden kontakt na minerek, to wszystko pięknie. Podchodzimy powoli Stop. Do przodu. Zielony, tutaj czerwony, jesteśmy przy zabudowaniach i samej wioski, nie widzimy też żadnego ruchu. Na minarecie nie widzę. Ja też nie widzę. Pamiętajcie, zielony kontakt poniżej 100 metrów, z tym lecimy bez pytania. Zielony, czerwony, mamy patrole na lewej stronie wioski. Jedyne co widzę to czubki. Na no. Chmury. 210 zieloni na 250. 200 metrów. Okej, okay, my musimy przystąpić. Bardzo do fajna wody. Instrukcja mamy awaryjna na tutaj 280. W kabinie. Ziutek, podjedź 15 Czytaj. Metrów do przodu. Ile? 250, 15. 250. Stop. Stop. Kontakt na minarecie. Czy mi zasłania coś, muszę się wychylić. Stoi jeden patyk na minarecie i jeszcze raz go łapiesz. Aha. Możesz go selektywnie ściągnąć? Krótką serią? Bez problemu. Ściągnij go. Potwierdzam zabicie trzech przynajmniej, ale chyba było 5-5 zielonych pożarów. Zdjęty. Super. Dostaliśmy w maskę. Mhm. Kurde, a ja nic nie widzę jak się schowam.
Dobra, muszę się schować, bo już zaczynają latać pociski po masce. Oj. To było? Co to było? Strzelec 280 cele. Tuż przed nami. Tuż przed nami. Strzela RPG do nas mierzy. Ściągnij. 280. Strzelec. Brawo. I tam dalej są. Na 281. Kolejne cele. Ściągaj strzelec. Czerwony. Słońce czerwony. Brawo. Mamy tu kontakty blisko. Osłaniamy was. Strzelec, jeżeli widzisz jakieś cele i są w bezpiecznej odległości od naszych, że nie ma ryzyka friendly fire, to ściągaj, jak tylko uznasz. Mamy kontakt z lewym, oddajcie, czwórka dostała. Bradley, macie kontakt nie widzę, z lewej. 280 kontakt, strzelec. Pomiędzy krzakami biegnie. Jest w tych krzakach, kurde, nie wiem jak ci powiedzieć. Dokładnie 280, równiutko. Przecież to krzak, o, jest z prawej strony, wystaje z krzaków trochę. Lewo i wyżej, no chyba dostał. Nie stójcie na środku, schowajcie się w budynku, bo tu są blisko, a coś słyszałem kiedy. Kolejny wybór. Mhm. Jeszcze jeden, o Boże. Czy mamy małą moździerze? What the fuck? Zielony, czerwony wycofuje, a trzeba tyle liczby. To mamy jakieś moździerze? Nie wiem. Ja mam same lagi w tej chwili, mam jeden wielki lag. Wybiegniecie w miejscu dla mnie. Nie wiem co się dzieje. Czemu to jest tak zalagowana misja? Ja nie mam laga. No u mnie też bez laga chodzi, ale wiesz, my trochę w innej pozycji jesteśmy. Ja na razie nie mogę w ogóle grać, bo mam taki lag, że nic nie widzę, więc grać go nie będę. Wszyscy są w miejscu, nie? Ale to przeczekaj na chwilę. No wiem, czekam, dlatego mówię, bo mam dłuższą chwilę lag. Zielony, czerwony, muszę do budynku, żeby się z wami przegrupować. Macie jakieś straty? Dobra. Nie, pokazuje mi, że szark jest ranny chyba. Już się nim zajęliśmy. Zostajemy tak, czy się kierowca orient na 295 i podjedź jakieś 15 metrów do przodu. Stop. Strzelec orient na 320 i kryj ten kierunek. My tu sprawdzałem generator budynek od razu, co jest po drugiej stronie drogi, ale mam za dużo lagi. Kolejne kontakty widzę, trochę daleko, w prawej stronie naszej, ale tam może być zagrożenie dla czołgu, może dla Bradleya. Jaki kierunek? Przekaż, bo on cię usłyszy, też Kaldur. Jaki kierunek, Kaldur? Zaraz ci powiem, sekunda. Kierunek 350, jakieś 400 metrów od nas. Stanowisko ogniowe, 5 ludzi chyba z ciężkim karabinem maszynowym. Poszukaj ich, Biker. A, chyba widzę. 335 z naszej pozycji, w krzaków widać głowę. Uważajcie, moi ludzie wykryli jakieś ściągaj ich miny, nie jesteśmy pewni czy są miny, pułapki czy co, więc nie próbujemy się tego zbliżyć. Ostrzelaj ich, Biker. 335. Widzę. Bradley likwiduje to stanowisko ogniowe. Masz tam trzech widać, w tym bunkrze jest kontakty dwóch, po lewej od bunkru jest ktoś, przemieszcza się w tym momencie w prawo. 335. Właśnie, no. O, walisz do tego z lewej, tak.
Więc dalej żyje. On ma KM ciężki, odwraca się w naszą stronę. Dalej na mierze, bo właśnie dwa karabiny ciężkie. Orient 335, kierowca. Panie Team Stołakcie. Może już amunicja się kończy. Jesteś w stanie strzelić z toła w ten bunkier? Mamy jednego toła. Jednego tylko? Sprawdź go, no. Gdzie on jest, gdzie jakiego stan. Mogę spróbować strzelać z 25. To znaczy nie, to z 25 walnij kilka strzałów w ten bunkier. Dach, nie chwać, bo to niebezpieczne. Tołów pewnie mamy więcej, tylko że przeładowywanie to jest jakiś koszmar, to chyba trwa kilka minut. I chyba trzeba z zewnątrz to robić. Krócej, bo przecież... Krócej troszkę. O, ładnie. Jeszcze ze 2-3 pociski, tak mniej więcej w tym rejonie. Trochę w prawo. Dobra, wstrzymaj ogień na razie. To co, jedziemy do nich? Tak, dobra. Dobrze, to jedziemy do was. Czerwoni, potrzebujecie pomocy medyka? Dajemy radę jak na razie. Okej. Okay. Nie są gdzieś tutaj w tych zabudowach? Tak, tak, czekaj. Jedzie Bradley, przesuwam bliżej. Uważaj, stop, żebyś nie rozjechał, stop. Dobra, super. Tu możecie wjechać między budynki Kir, jak chcecie nawet. Tu tam będzie czerwony, będzie się osłonięcie z dwóch stron murem. Dobra. Uważaj tylko na cywilów, wziotek. Tam powoli tam. Wiesz co, ja nie bardzo widzę z tyłu, więc musisz się obrócić i mi mówić, jak jechać. Słuchaj, zrób orient na 255. Wieżyczka też orient 255. A, tylko kurde, mamy tu cywilów, którzy nie chcą się ruszyć. Dobra, ja ich wyminę. Dasz radę? No jak dasz radę, to przejdź obok. Kurde, teraz nie ma jak. Ja pierniczę. Teraz nie, teraz. No stanęła baba, wiesz, na celowniku mi. Tak. Rękowa masa. Dobra, wycofaj ziutek. I orient w prawo zrób. Jak wycofasz, to 90 stopni w prawo. Powtórz. Orient na 350. 360. Powtórz, nie słuchałem. Ja słyszałem. Co mówił? Że prawo stanu minaretu jechać. Za nimi. Okej. No i zatrzymaj się tutaj. Tak. Damy zieloni wam tam osłony, niech się ustawi dwóch z prawej, dwóch z lewej. Uważajcie na skałę. Podjedź trochę. Zawiesiłeś się? Nie. Nie, przejechał. Stop. Już jest ok. Dobra. Orient 310. Trzymam prawą. Dobra, zieloni wam dałem osób Bradley. Przyjąłem. W kierunku panowie, zieloni idą tych plek 300 na razie. Bradley ma tutaj bardzo ograniczoną widoczność, także nie liczcie na jakieś wsparcie skuteczne. Biker, sprawdź kierunek 02 z naszego punktu. Tam jest bunkier, czy tam jest obsadzony? Nie, czysty. Nikogo tam nie ma. No tu ostrożnie, panowie, bo to jest naprawdę gęsto. Bradley do piechoty na kierunku 02. Jest bunkier, są bunkry, ale nie wiem, czy wy już żeście je czyścili. Nie widzę tam żadnego ruchu. Słyszę strzał. Tak, ja mam ostrzał, mam ostrzał w kierunku dokładnie zachodniego. Kierunek zachodni, dokładnie mam ostrzał. Strzelec, orient, uważajcie, zachód. W kierunku minaretu, z minaretu, Wano, wycofacie. On z minaretu. Możemy zaflankować z lewej, tam jest otwarte pole za tymi drzewami. Bradley na lewo od minaretu. Ja na zachodzie nie widzę żadnego minaretu. Mhm, tak zrób. Zieloni, uważaj, cofać się. Bardzo powoli, uważaj, bo przy tobie jest piechota, że tak. Stop. Bo tak jak jedziesz teraz, no. Stanie, gdzieś tam z lewej, wydaje mi się, że zrobić, bo nie muszę ci zrobić tę pierwszą pomoc. Stop, zatrzymaj się, że tak.
Piechota, oczyście nasz przód. Nie ma nikogo przed nami. Mamy rannego stół z plecami, potujemy. Dobra, w takim razie stoimy, że tak nie ruszamy się stąd. Na 301, tak jakby jakaś wyrzutnia była. Ładnie nas osłonięty. Szarku? Strzelec Orient 305. Zieloni, pamiętaj, że mamy zmieszczenie również budynki, kręci się tylko na minerę, z każdej strony was ostrzegam. O, a na czwórce leci Armageddon, tylko piąty element. Na 301 jest chyba jakaś wyrzutnia, zobacz, sprawdź, na dachu budynku. Patrzę. Tak, jest wyrzutnia. I jest, odwraca się w naszą stronę, wal. Wal, a to jest przeciwlotka, ale i tak wal, dobra. Ściągnęliśmy przeciwlotkę na dachu budynku na 301 była. To była jakaś taka stacjonarna igła chyba. No właśnie. Ale nie byłem pewny, nie? Wyglądało na stacjonarną igłę na 301 na dachu budynku. Operator jest ściągnięty. Brawo, Biker, super. Zielony się czołgami. Czerwony nie widzi, skąd się odbiorowi. Zieloni są zycja dymu, czołgamy się w tej chwili w kierunku minaretu. Kirk, mamy pojazd 320. Orient, strzelec. 1300 metrów. Wjechał za budynki w kierunku lewo. Nie widzimy. Dobra. Dobra, to nie przeszkadzam na razie. Bawcie się. No, trzyma się. User disconnected from your channel. Minaret jest czysty i to podwórze koło niego. Czerwoni, przyjęliście? Przyjęliśmy kolejny pojazd, kierunek 315, 1000 metrów na polu. Technika. Zatrzymał się na 314. 1400 metrów. Widzisz go? Tak słabo, ale mogę poszłać za dwa strzały tam. Walnij mu z 25. Strzelamy z 25 do nich. Drugi znajduje się na prawo od niego, jakieś 20 metrów. Jak... Ognia. Jak efekt? Bo ja nie widzę, Wicker. Jeden trafiony, drugiego nie widzę. Dobra, jakbyś go zobaczył, to otwórz ogień. Z tego pierwszego trafionego User disconnected from your channel. Generator w opisie misu jako tako nie było. My szukamy wyrzutni, my szukamy działka, czy my skrzynek żółtka? User joined your channel. Wyrzutni, okej, ślady, rozumiem. Po nas, macie ładunki, odbiór? Pewnie nie. Mark, to jest zielony ładunek. Wow, ale walnęło, ładnie. Jedzie, jedzie pojazd opancerzony, wal. Na 310. Widzę. Ja cię słyszę. Widzimy wóz pancerny, strzelamy do niego. Teraz nie jest dobry czas, żeby rozmawiać. Jest wojna. Ładnie strzelasz, Biker, chyba dostał teraz tym pociskiem. Kolejny, po prawej jedzie. Już jest okej. Okej, czy to jest taki, że Bradley Stoma rozpierdolił... Kierunek 300, 300... Uwaga, blisko, bliski kontakt, pojazd pancerny, 100 metrów, 300. Odwróć się na niego, strzelec. Który kierunek? 300. 295. Orient kierowca i orient strzelec. 295. Widzimy, będziemy strzelać. Wszyscy za budynki, ci co mam AT jedynie, nie? 200, 300 orient i wypatrujcie. 270. Czego mamy wypatrywać? Wóz pancerny. Strzeliłem zieloną flarą w kierunku, gdzie jest prawdopodobnie BRD. Widzę flary. Tak, no gdzieś tam, tylko mi się wydaje, że bardziej w prawo. Tak. Ziutek. Orient na 310. Czekaj, nie będą strzelać z wyrzutni chyba do niego. Nie stawać za wyrzutnią, bo ktoś dostanie... Strzelec! Co jest? Ogarnij, przed nami! 200! Oj, ktoś tu dostaje! Mamy ostrzał z tyłu, ostrzał z tyłu! Strzelec, 200! Mamy ostrzał ze przodu, skończył się. Jadę, 200! Jest, 200, strzelec! Na 200 mamy jeepa, rozwal go.
Jeszcze piechota zabij, piechociarza. Z KM-u wal do nich. Dwóch. I jeszcze jeden po lewej. Biegnie dalej. Radę w tej pod ostrzałem. Pięknie. No ja rozjechałem kogoś, pięknie. Cywila, no trudno, że jest i tak gęsto. Co, że... Jakiegoś żołnierza tutaj kręcił się obok nas, nie wiadomo po co. Naszego? No najwyraźniej. Ups, poważnie?